Mirosławo, przed chwilą zakończyło się drugie forum Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu oraz za chwilę rozpocznie się uroczysta gala Lwicy Biznesu 2023. Nie mogę Tobie nie pogratulować otrzymania nagrody zarówno i na samym forum, jak i nominacji do nagrody Lwicy Biznesu 2023. Podstawowe pytanie, skąd właśnie bierzesz ten sukces? Skąd Tobie udaje się co roku otrzymywać kolejne wyróżnienie w branży biznesowej, czyli w branży finansowej, tak jak Twoje hasło, pieniądze szczęście nie dają, ale dają możliwości. Ponieważ o pieniądzach trzeba rozmawiać, może nie głośno i może nie chwalić się swoim wyciągiem z konta, bo tak jak jest napisane, pieniądze szczęścia nie dają, dają możliwości, dają przede wszystkim wolność. Wolność gdzie się leczyć, wolność kiedy się leczyć i u kogo się leczyć. To jest pierwsza rzecz, która daje nam pieniądze. Poza tym pieniądze dają nam wybór, czy mogę być dzisiaj tutaj na gali, bo tak jak wspomniałeś, brałam udział również w panelu dyskusyjnym, który był bardzo interesujący, bo mówił o tym, jak postrzegamy my siebie, kobiety w biznesie. A sama książka Lwice Biznesu jest o zmianach. A zmiana to jest nieodłączna część życia, więc zmienia się bardzo dużo i dziś, jak nigdy dotąd, trzeba aktualizować wszystkie swoje stany posiadania, bycia i relacji. Dlatego każdego roku staram się, żeby te zmiany były na takim poziomie, żebym mogła brać udział w Lwicach. A jeżeli chodzi o obecny okres, kiedy żyjemy, poprzednio była pandemia, później zaczęła się wojna w Ukrainie, obecnie mamy recesję. Na co powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę, aby jednak te nasze finanse były bezpieczne i aby jednak cały czas pomnażać ten kapitał posiadany? Wbrew pozorom najpierw powinniśmy zwrócić uwagę na koszty, bo koszty są stałe. Ciągle, każdego dnia idziemy do sklepu, kupujemy chleb, mleko, kupujemy paliwo i zwróćmy uwagę, czy możemy to zminimalizować, a jednocześnie, jak wspomniałeś, jest recesja, pomyśleć o poduszce finansowej, pomyśleć o tym, żeby przede wszystkim płacić sobie, czyli tak jak rząd, pracując na etacie, pobiera od nas składkę na ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe, każde ubezpieczenie każdego Polaka zasila NFZ i tak samo podatki płacimy, tak my płacimy sobie. Dziś, jak nigdy dotąd, nie było takiej sytuacji, że pewność jest niepewna. Wchodzi sztuczna inteligencja, dużo marek się wykruszy. Proponuję, przeliczmy stałe wydatki i sprawdźmy, czy to wszystko, na co dzisiaj wydajemy, rzeczywiście jest naszą potrzebą dzisiaj. Może było rok temu, może mieliśmy leasing, może warto wykupić samochód, może pozbyć się jakichś rat. Analizujmy to oczywiście z ekspertem, bo samemu przecież zębów nie wyleczymy, buta nie naprawimy, sukienkę czasami można sobie uszyć, ale skonsultujmy to na pewno. Osoby zainteresowane skorzystają z konsultacji, jeżeli chodzi o finanse, w jaki sposób mogą to uczynić, gdzie mogą znaleźć informacje, na jakich stronach, na Twój temat. Jestem na stronie mirosławakowalkowska.pl, mam swój fanpage Przemyślane Finanse. Przemyślane Finanse zmuszają trochę do tego, żeby o tych finansach trochę pomyśleć. Jestem również na LinkedInie, również pod swoim imieniem i nazwiskiem, jak Jacek Santorski, którego znam już od 2015 roku, czyli 8 długich lat. Przypomniał mi, że wówczas też się spotkaliśmy biznesowo, więc można mnie znaleźć wpisując normalnie w wyszukiwarkę mirosławakowalkowska.pl. Z pewnością odpowiem na każde zapytanie i sprowokuję Państwa do myślenia o swoich finansach.